wybaczcie, że w okularach, ale strasznie słońce świeci. Zanim zobaczycie ten konkretny vlog, który chcecie obejrzeć, chciałam wam dać znać, że biorę udział w plebiscycie o Feminine Beauty Influence Awards. Jestem nominowana w kategorii najlepszy Instagram urodowy beauty. Więc jeżeli chcecie na mnie zagłosować, a będzie mi oczywiście bardzo miło, to w opisie pierwszy link, to jest właśnie link do tego głosowania. Możecie głosować raz dziennie, czyli codziennie możecie głosować. Sprawdzę, czy głosujecie raz. Więc jeżeli macie ochotę, to będzie mi bardzo miło. I już nie przedłużam, oglądajcie tego vloga, którego chcecie obejrzeć. Hej, 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 mamy dzisiaj drugi dzień i zaczynamy od wizyty w CVS. To też jest drogeria, tak samo jak jeszcze jest Walgreens, jest Rite Aid, ale niedaleko nas właśnie jest CVS i szukamy. O, ale on już znalazł. I oczywiście jak zwykle się cofamy, bo no tutaj naprawdę jest tyle ulic i wszystkiego, że no łatwo się tutaj pogubić. Ale idziemy właśnie do CVS, a później będziemy jechać metrem na Brooklyn, gdzie jest Ulta. I już po tym będziemy kończyć nasz shopping i zaczniemy już tak poprawnie zwiedzać, jak przystało na normalne osoby, które odwiedzają Nowy Jork, nie na nas. Więc jak będziemy w CVS, to się odzywa. Mam nadzieję, że to będzie jakiś duży, a nie jakiś malutki, bo wczoraj byłam właśnie w Walgreens, to też jest właśnie drogeria, ale tam wszystkie rzeczy były takie, wiecie, stare, więc nie chciałam nawet nic tam kupować, więc zobaczymy. Dobra, słuchajcie, byliśmy w tamtym CVS-ie i nie było nic, co mnie interesowało, bo były w ogóle tylko szafy L'Oreal, Maybelline, Rimmel i CoverGirl, czyli coś, co mamy też w Polsce, więc jechaliśmy już do Ulty i słuchajcie, tu tak ciężki jest dojazd, jesteśmy teraz na Brooklynie i jechaliśmy ponad 1,5 godziny, nie więcej. I jeszcze, no, Alan powiedział, bo nas źle poprowadził i jeszcze musieliśmy zmieniać metra, więc trochę nam to zajęło, ale jesteśmy już, pokazuję wam gdzie. Tak wygląda okolica. I będziemy szukać Ulty. Patrzcie, co znalazłam w Ulcie. Stand z kosmetykami Maybelline, które powstały we współpracy z Shaylą. Kto ją też ogląda, dajcie znać. Ja ją bardzo lubię. Alan też. Dobra, tak świeci słońce, że nie widzę, czy dobrze w ogóle kameruję, więc jeżeli źle, to sorki. No i byliśmy w tej Ulcie, niestety nie mogłam wam nic pokazać, bo tam nie można było nagrywać. I zawiodłam się, powiem wam szczerze, bo myślałam, że będzie tam więcej marek i znowu nie było żadnych takich marek, których nie ma w Polsce, ale jedyne co kupiłam, to korektor z Tarte Shape Tape, bo on jest tylko i wyłącznie dostępny właśnie w Ulcie stacjonarnie, nie ma go w Sephorze, więc niby zmarnowaliśmy ten czas, bo tylko kupiłam korektor, no ale znowu z drugiej strony chciałam ten korektor, więc i zobaczymy. Więc teraz co robimy? Jedziemy teraz na 5. aleję, czyli wracamy się tam, gdzie byliśmy wczoraj. Idziemy jeszcze do CVS. Mam nadzieję, że tam chociaż coś będę mogła wam pokazać. No i tak, i taki jest plan, więc odzywamy się. A jeszcze chcę jechać do Jouer, tak, tam do sklepu, gdzie sprzedają Jouer. Więc też się odzywamy wtedy. Patrzcie, co przypadkowo znaleźliśmy, Rite Aid. To też jest właśnie drogeria, o której wam wcześniej mówiłam, więc będziemy próbować szczęścia tutaj. I to są chyba jakieś żarty. To jest tylko Revlon, Maybelline, CoverGirl i L'Oreal. Serio? Jest taki mały. Ale nie ma mojego koloru.
też akurat. Ciemny. No i patrz, no i co? Może pani spytaj, ale pewnie wszystko wystawiono. No, wystawiono. Jeszcze drugi, 50% taniej. Super, nie denerwuj mnie nawet. Ale z kartą. Czy my już mam? Ja mogę sobie założyć. Ale po co? No smutno. A nie, no dobra, jest jeszcze fizyczna formuła, jest wymiar. Ale dalej. No ciśnę to. Takie stoisko, nie stoisko. Dobra, słuchajcie, minęło już sporo dni, odkąd... dni. Godzin, odkąd się nie odzywałam. Ale byliśmy na Fifth Avenue. Na Piątej Alei i chodziliśmy po tych wszystkich drogich butikach, ale tam no, nie można nagrywać, więc nawet się nie odzywałam. Znalazłam dwie pary fajnych okularów, więc muszę się zastanowić, które bardziej mi się podobają. A teraz nad nami jest CVS, więc idziemy. Tylko jak tu wejść? Bo nie wiem jak. Jesiu! O, chyba tu jest wejście. I oczywiście standardowo wieżowce. Powoli już słońce zachodzi, ale shoppingujemy dalej. Dobra, słuchajcie, jest już ciemno jak widać. Jesteśmy teraz na Soho i idziemy do Birchbox, chyba jakoś tak, bo tam prawdopodobnie są sprzedawane kosmetyki żółe, więc chcę, tak jak wam już mówiłam wcześniej, chcę sobie kupić coś z tej marki. W ogóle tu jest pięknie, więc na pewno musimy tu jeszcze przyjść, jak będzie dzień, żeby wam to lepiej pokazać, no i żebyśmy my sami jakoś lepiej to zobaczyli, ale te budynki, zobacz, to jest na przykład taki piękny biały. No właśnie, no nie widzi się, bo jest za ciemno. Więc na pewno tu jeszcze przyjdziemy, na pewno wam to jeszcze pokażemy. Gdzie to jest? O, jest. Trzymajcie kciuki, żeby było. O, jest otwarte, idziemy tu. Więc wchodzimy, oby było, oby było. Znalazłam żółę i teraz testuję kolorki. Które będzie mi spodobał najbardziej. A tym się też zastanawiałam. No, też jest ładny. Dobra, jestem już w pokoju. Rękę mam pełną w swatchach. Kupiłam dwie pomadki, niestety nie było tego rozświetlacza, bo chciałam ten żółę też Citrine, ale był tylko Rose Gold i on wydawał mi się trochę za ciemny. Co prawda mam go trochę też na policzkach, nałożyłam go tak palcem, ale stwierdziłam, że lepiej nie, bo jeżeli okaże się, że jednak będzie za ciemny, no to bez sensu wydam tyle pieniędzy. Trzeci dzień. Jesteśmy w Walgreens i tutaj jest Wet n Wild, więc sprawdźmy. Co ty gadasz? W końcu nie musimy chodzić? Nie. Ja się boję, że on będzie za ciemny. A tak wyglądają stoiska w Targecie. To jest akurat Pixie, kupiłam tą mgiełkę. Tu jest Physicians Formula. NYX. Jest praktycznie w każdej drogerii. No i jeszcze jest Neutrogena Rimmel. Jest też całe stoisko, w sumie ścianka produktami Elfa. Myślałam o tej palecie, ale chyba odpuszczę już, bo i tak już mam dużo. Jest dzisiaj środa. W tym momencie jesteśmy już na Soho i idziemy teraz w kierunku domu, w którym mieszkała Carrie Bradshaw, czyli z Seksu w Wielkim Mieście. No to chyba by było dziwne, gdybym tam nie poszła, więc idziemy. Dzisiaj znowu jest piękna pogoda, dalej jest gorąco, ale mam na sobie kurtkę już, żeby ładniejsze były foteczki i filmy, bo dzisiaj zaczęliśmy nagrywać ten taki, wiecie, jak zwykle zawsze nagrywam taki podsumowujący film, więc dzisiaj Alan już ma ze sobą aparat i nagrywamy już właśnie te takie fajniejsze momenty, bo też dzisiaj jest takim pierwszym konkretnie dniem, gdzie już tak typowo zwiedzamy
To znaczy, no wcześniej też widzieliśmy sporo rzeczy, ale raczej takich podstawowych, bo Alan też szukał ciuchów, a shopping też... Ojejku! Kupiłam sobie okulary. Ładne? Znaczy, też kupiłam. A okulary kupiłam w jakimś tam sklepie z okularami i to są Tom Ford. Mama pewnie będzie zadowolona, bo w końcu takie, które są małe, a nie za duże, bo zawsze mama mi mówiła, że kupuję za dużo okulary, a te są i z ochroną przeciwsłoneczną, więc wszystko w końcu tak, jak powinno być, a nie tam jakieś chińskie, które tylko niszczą mi oczy. Podtrzymasz mi to, proszę? Więc mam nadzieję, że będą ok, ale mi się podobają. One są srebrne i te szkła mają takie delikatnie różowe. I teraz właśnie jesteśmy już na Sucho, więc pokażę wam tutaj parę ujęć, jak będziemy iść do tego budynku. Wychodzimy z Sucho. Wychodzimy już z Sucho? Wychodzimy już z Sucho. I jesteśmy już na tej ulicy. Już z daleka widać ludzi. O nie, serio. To jest taka kolejka do robienia fotek tam. Albo wybierzemy inny dom i udamy, że to jest dom. Widzicie, ile tam jest ludzi? No ale dobra, idziemy, zobaczymy. Ale jak tu jest fajnie. Chciałabym tu mieszkać. To chyba bym chciała mieszkać w całym Nowym Jorku. To mi się tu najbardziej podoba. Patrzcie, jakie ładne domki. Ja myślałem, że ona mieszka przy Central Parku. Nie. I jesteśmy, tak wygląda to mieszkanie, budynek. Jak widzicie, te wejścia są zamknięte i nie można do nich wejść. Tak mniej więcej wyglądają codziennie nasze obiady. Czyli tu jest ryż, stek, pomidory. To jest taka salsa bardziej. Sałata i trochę sera. Alan dzisiaj wziął... Co to jest? Burrito? Tak, to samo. To jest to samo co tutaj, tylko że to jeszcze jest w tortilli. I jeszcze tu mam właśnie... Czego? Co? Sos chili. Tak wygląda nasze tu jedzenie. Widoczki słabe. Ale jemy. Nie wiem, czy będziecie mnie tutaj słyszeć, bo tu jest strasznie głośno. Ale dotarliśmy właśnie na ten główny dworzec, czyli na Grand Central Terminal. Tu jest strasznie dużo ludzi. Już oczywiście torebka, plecak jest z tej strony. Cały czas uważamy. Dobra, wchodzimy, bo się pokazuje, ale jest ogromny. Okej. Wow. Ale jest śliczny. Tutaj jest sufit. To najpierw przejdziemy w tą stronę i wam wszystko pokażę. I teraz obracam się. I tak wygląda ta druga strona. Ale nawet tutaj ciemno jest. I jest fajnie chłodno, bo dzisiaj niestety jest upał na dworze. Byliśmy ciekawi, więc już wam pokazuję, bo tego chyba nigdy nie widzieliśmy w żadnym filmie, nie? I tak wyglądają perony, jak widzicie, tutaj wszystko jest bardzo surowe. No bardzo podobne jest do metra, no. Nie, no to jest pociąg. I idziemy sobie teraz tutaj i tu się właśnie wychodzi. Alan kupuje na dworcu kejsik.
Dotarliśmy właśnie do kolejnego naszego miejsca. I to jest Flatiron. Taki budynek w kształcie żelazka. Już zaraz tam będziemy. Musieliśmy wstąpić jeszcze po wodę. Najtańszą polę. Najtańszą. Przystanek na dzisiaj to wybrzeże, bo tutaj już właśnie jest koniec lądu. Tak naprawdę w ogóle bardzo blisko stąd mieszkamy, więc teraz chcemy iść tam na zachód słońca, żeby zobaczyć, jak będzie ładniej i pierwszy raz zobaczymy Statuę Wolności, bo jeszcze jej nie widzieliśmy, więc jestem podekscytowana. Jeszcze nie widać. Widzę! No! Gdzie? Tam! No! To idziemy, bo zaraz stąd nie zobaczycie. I zaraz wszystko zobaczycie. Więc już uciekamy stąd. Nie wiem, jak to wszystko wychodzi z vlogami, kiedy się kończą, kiedy się zaczynają, bo nie wiem, ile ostatecznie mam materiału i... No i rozumiecie, więc jeżeli to jest koniec vloga, to oczywiście dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że te filmy z Nowego Jorku Wam się podobają. I oczywiście, jak widzicie, Alan dzisiaj cały dzień nosił ten nasz ładny aparat z tym ładnym obiektywem, czyli z tym lepszym, który ostatnio kupiliśmy. Więc też mam nadzieję, że ten, że w ogóle ten właśnie podsumowujący będzie Wam się bardzo podobał, jeszcze bardziej niż ten z Malediv. Tak? Uf. Alanie? Malediwów. Malediwów, dzięki. Masz rację. Ja nie ukrywam. I nie używaj słowa oczywiście w tym vlogu. Oczywiście, nie będę. Dobra, więc dzięki bardzo. Tu jeszcze widzicie ostatnie promyki zachodu słońca. Oczywiście słońce. Oczywiście to jest słońce, prawda? I oczywiście jestem w Nowym Jorku. W Stanach Zjednoczonych oczywiście. Ale pachnie Kiełbachą, idę.